Witam widzowie, z tej strony Elzart w kolejnym odcinku z rynku z tymi nie tylko Dzisiaj troszeczkę o naklejkach i o krawcikach z nowymi naklejkami Pogadamy, pomyślimy o tych naklejkach z karnetu, jak to wygląda i co Szybkim wstępem, wiadomo, skin słonki strona do wymiany swoich skinów Linkaż do strony będzie oczywiście w opisie Darmowe 5 dolarków wraz z kodem ELZART przy wymianie Do tego strona nie niewliczacy naklejek, przez co wyjmiecie dużo przepięknych kraftów Naprawdę można tutaj wysnipić prześliczne krawciki i troszkę tutaj tego znajdziecie i drogie do pogrania i jakieś naprawdę ładne, to już widzę nawet nowe. Jakieś krafty, nie wiem, jakie tutaj już wchodzą. Dodatkowo, przy wpłacie wraz z moim kodzikiem, dostaniecie 30% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów 35 dolarów, przy doładowaniu 30$ dolarów darmowe 300$ 50 dolarów w sumie, jak nie wiem, jakim cudem, jak karnet już jest ponad tydzień. To w sumie nie jest normalne Więc naprawdę spoko. E, opcja, link w opisie. Tak, pokażę na przykład na TikToku, bo tu są przepiękne krafty. I zobaczcie, są nowe krafty, właśnie z tymi e, stickerami. Na przykład, tutaj mamy takiego Uspa. No, przezajebiście to wygląda. Co do w ogóle polecam tego gościa na TikToku jest 2 Sticker Skraut. Naprawdę fajne tu krafty możecie znaleźć. Kałach. E, Kałach Redline z tymi czerwonymi naklejkami. Naprawdę kolejny majstersztyk, Bardzo fajnie to wygląda. E, tu jest akurat The Glock, ten nowy woros o, glitter, też, z oj też ładny. I tutaj ta włupka z tymi fioletowymi na skopie też fajnie. No do tego patrzcie to, ten Galil to jest chyba największe cudo, jakie tutaj znalazłem, nie? Coś po prostu pięknego. To jest przepiękny jest ten krawcik z zielonymi naklejkami. No i ogólnie jaki to ma potencjał duży. To jest taki maczek. No, potencjał jest moim zdaniem. Bardzo, ale to bardzo tutaj tych naklejek dużych. Tych oczywiście większych niż tych z drugiej kolekcji, ale z tamtej też sobie pogadamy. Jak widzimy tutaj najdroższe są te dwie czerwone, no nic dziwnego, ten efekt tych czerwonych jest po prostu solidnie mocny, że tak to powiem. Te naklejki prawdopodobnie sobie troszkę pewnie jeszcze spadną z tych cen. Tak obstawiamy, jeżeli tak w połowy karnetu za jakiś miesiąc z kawałkiem będą w trochę lepszych cenach. I jeżeli chcecie inwestować, to właśnie w takim momencie raczej bym tutaj yy, w te naklejki celował. Ogólnie też pobawiłbym się na waszym miejscu w krawciki. Ja na pewno tego zielonego krafta na jakiejś czarnej broni bym chciał zrobić również, jak tu u kolegi może na, Galil nie, na Galilu mi nie pasuje, ale ten zielony kraft jest czymś po prostu przepięknym. I generalnie te naklejki mają potencjał, naprawdę mają fajny potencjał, bo to są ładne naklejki, nie oszukujmy się, są to bardzo ładne, fajne naklejki. Miejmy tylko. Tutaj nadzieję, bo tutaj jest kolejne ryzyko inwestycji w naklejki, że naklejki zostaną wymienione z nowym karnetem, a nie tylko na przykład ten Digiel. Na co jest oczywiście, moim zdaniem, mała szansa, że zostanie wymieniony tylko Digiel, ale jednak to jest Valve. Pamiętajcie, oni są pierdolnięci, tak? Wszystko może się wydarzyć, to jest najgorsze, ale no miejmy nadzieję, że tak oczywiście nie będzie. No i tu są te drugie naklejki. Nawet cenowo widzimy, że tamte naklejki są troszkę droższe. Zobaczcie, cenowo widzę, że tamte naklejki też są troszkę droższe od tych. Ale nie, nie, znaczy jest trochę różnicy, no jest trochę różnicy. No, tutaj największy potencjał ma te oczko, nie oszukujmy się jednak, te kręcące się tutaj oczko, te, te, te czarne gówno w środku, no jest to coś fajnego, nawet ta naklejka ma duży potencjał, no i nic dziwnego, że ta scena jest największa, ciężko coś się dostać. Tak naprawdę dropnie wam raz te oczko i z wam się zwraca tutaj cały karnet, można tak powiedzieć. Więc to naprawdę spoko. Ops, Generalnie, no, te naklejki też są fajne. Te od ucha, e, hipnoczy. To też dużo potencjalnych kraftów. Ma ten rodent z głębin też spoko. Więc te naklejki nie są najgorsze. Chociaż wiadomo, tamte są, według, według mnie, oczywiście, lepsze. Możecie mieć też swoją opinię. Tutaj patrzcie, jakie są tutaj już ceny. Po 3 te, te naklejki no, praktycznie za darmo, tak naprawdę. Nie oszukujmy się, no, bo tutaj dojdzie do takich cen, że wiecie, to będzie naprawdę, naprawdę pewnie e, tanie. No, wiadomo, no, te akurat dwie te dłonie, no, nie, nie są najbardziej spektakularne. Tutaj stickery. Nie oszukujmy się, nie są to jakieś topki. Ale, no, w przyszłości te ceny mogą fajnie i widzicie, krafty potencjał jest. Możecie napisać w komentarzu, co, co sądzicie. Zawsze do subskrybowania kanału, po więcej kontentu, z inwestycji, nie tylko. I co widzę, kodzik LZART. Trzymajcie się. Mojego dziąka życzę. Cześć, cześć.